Witajcie, kochani. Przyszedł ten czas, kiedy musimy przepikować naszą paprykę. Wysiewaliśmy nasze papryki 10 stycznia, tak samo jak bakłażan. Nasze papryczki prezentują się w ten sposób. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do dalszej części filmiku, a tam troszkę pogadamy i porozmawiamy na temat papryki. Tak jak mówiłam, my sialiśmy nasze papryki 10 stycznia, dokładnie w tym samym terminie co bakłażan. Ustawiliśmy je na parapecie południowym. Sieweczki prezentują się w ten sposób. Jak widać, mają już liście właściwe. Nie są wyciągnięte, ponieważ miały one zapewnione bardzo dobre stanowisko południowe, na którym jest dużo słońca. Jest ciepło, także temperatura oscylowała między 22 a 25 stopniami, czyli takie idealne środowisko do tego, aby papryka zaczęła ładnie kiełkować i zawiązywać zdrowe, ładne siewki. Przygotowałam sobie 5 doniczek. Zaczniemy sobie pikować pierwszą paprykę, to jest papryka ostra blot. Przepikuję z Wami na pewno te 5 sadzonek. W międzyczasie postaram się Wam coś opowiedzieć o tych paprykach, jak my się nimi zajmujemy, co z nimi robimy, jak hartujemy, w ogóle jak cały ten proces wygląda. Jak się za bardzo rozgadam, czyli jak zawsze, to będziemy pikować dalej. Jest tego dość sporo, więc spokojnie, mi papryk wystarczy, byle Wam starczyło też cierpliwości. Tak jak mówiłam, doniczki mamy opisane. Nie piszę, że to jest papryka, ponieważ już po liściach widać, że to jest papryka. Wystarczy mi sama odmiana. W zeszycie notuję sobie natomiast, w którym okresie ja tą paprykę sadziłam i kiedy ją będę pikowała. Wpisuję też, kiedy była wysadzana na miejsce stałe, ale to tak raczej w ramach porównania rok do roku. Standardowo naszą doniczkę leciutko ugniatamy. Ja starałam się te papryki nie podlewać tak 3 dni przed pikowaniem. Wolę, kiedy ziemia jest odrobinę podsuszona, niż nadmiernie przelana. Wydaje mi się, że wtedy lepiej te bryły korzeniowe między sobą się rozdzielają. Doniczka nie jest ona jakoś szczególnie duża. Na pewno nie jest to P9, już Wam zmierzę. To jest doniczka P7, czyli 7 na 7 na 7 cm. Na razie wsadzamy je do P7. Jeżeli te sadzonki będą się rozwijały dość mocno, będziemy wówczas je pikować do P9, chociaż zazwyczaj u nas w tej P7 co zostają. Czasem też sadzę w pierścieniach ogrodniczych i układam na tacce, ale to jak mam czas. Szczerze, mam teraz tyle doniczek, że bez problemu mogę z tymi doniczkami ogarnąć całą rozsadę tegoroczną. Wysypaliśmy sobie naszą doniczkę. A oczywiście pikownikiem dziubiemy sobie, żeby rozdzielić nasze siewki. Jak widać, bryła korzeniowa jest naprawdę ładna. Rozwinęły się prawidłowo korzonki. Na pewno temu pomógł perlit. Perlit powoduje, że ta ziemia jest bardziej luźna. Dodatkowo nasiona mają lepsze podłoże, jeżeli chodzi o wilgotność. Tak samo lepiej rozwija się w nich bryła korzeniowa. Na dół sypiemy sobie odrobinę ziemi. Ja dzisiaj działam czystą ziemią do siewu i pikowania. Nie daję perlitu, ponieważ już ta roślinka się rozwinęła. Czyli nie ma konieczności rozluźniania tej ziemi specjalnie dla niej, bo ona już te wschody ma, więc sobie na pewno poradzi. Chwytamy sobie za liścień. Ja nigdy nie uzupełniam doniczek do pełna i nie biorę później pikownika i nie kręcę jakiejś dziurki, żeby tamte nasionka popikować, tylko trzymam za liścień i obsypuję delikatnie ziemią, trzymając delikatnie te korzenie w górze. Wydaje mi się, że one wówczas swobodnie rozmieszczają się w tej ziemi. Natomiast jeśli zaczęlibyśmy kręcić jakąś dziurkę pikownikiem, ubijamy te boczne ścianki ziemi i roślina na pewno ma trudniej przebić się przez coś, co jest ubite, niż przez coś, co jest luźno wsypane do doniczki. Papryka swobodnie i raczej bez problemu znosi pikowanie, także nie trzeba z nią tak uważać jak z pomidorami. Delikatnie dogniatam, pikuję po same liścienie i taką doniczkę ja wkładam sobie do pojemnika,
który jest uzupełniony gdzieś na około 3 do 5 cm wodą. Zostawiam na 15-30 minut, w zależności jak te doniczki absorbują tą wodę, żeby roślinka się napiła tyle, ile potrzebuje. Nie podlewam roślin z góry, żeby nie powodować procesów gnilnych, żeby niepotrzebnie nie nawilżać tej ziemi od wierzchu, ponieważ później wytwarzają się różne grzyby, pleśnie, trzeba sypać cynamonem albo nie daj Boże pryskać jakąś chemią. Ja wolę jednak podlewanie od spodu roślin. Z tą papryczką postępujemy identycznie, uzupełniamy dno naczynia, jeżeli trafią się na jakieś grudki, oczywiście odrzucamy, trzymamy za liścień i obsypujemy swobodnie z boku. W naszym ogrodzie w tym roku będzie ponad 20 odmian papryki. Ja zawsze tej papryki hoduję odrobinę więcej, z tego względu, że dzielę się zawsze sadzonkami. U nas w tym roku będą oczywiście papryki ostre, półostre i papryka słodka. Papryki słodkie standardowo, chyba jak wszyscy ogrodnicy, bardzo zachwalam sobie paprykę tą taką spiczastą, czerwoną z Biedronki bądź z Lidla. Mamy również bardzo ostre papryki, mamy habanero, mamy Scottish Bonnet Hot, mamy Birds Eyes, które mieliśmy też w zeszłym roku. Wytwarza ona takie malutkie, czerwone papryczki i przyznam, że jest naprawdę piekielnie ostra, ale odrobina do potrawy naprawdę potrafi fajnie ten smak podkręcić i spowodować, że potrawa nabiera troszkę innego wymiaru. Zauważcie jedną rzecz, na wielu, wielu filmikach, bo dużo jednak tego oglądam, zauważyłam, że dużo osób ma bardzo wyciągnięte siewki wszelkiego rodzaju warzyw. Nie chodzi tutaj tylko o pomidory czy papryki, ale i kapusty, i pory, które się pokładają. Bardzo słusznie, wydaje mi się, zauważa kilku youtuberów, że należy podkładać pod doniczki coś, co podwyższy ich tak jakby poziom w stosunku do ramy okiennej. My podkładamy albo stare książki, albo podkładamy plastikowe pojemniki, które powodują, że nasza sadzonka znajdzie się wyżej. Jeżeli my ustawimy ją w stosunku do ramy okiennej niżej, wówczas ten dopływ światła do rośliny jest dużo mniejszy. Jeżeli roślina nie ma dopływu światła, nie będzie mogła przeprowadzać prawidłowo fotosyntezy i dodatkowo będzie ona się do tego światła wyciągała, ponieważ ona go potrzebuje. Także jeżeli macie tylko możliwość i zachęcam Was gorąco do tego, sprawdźcie, jakie wymagania ma dana roślina, a później naprawdę podłóżcie coś, co spowoduje, że ta roślina znajdzie się wyżej niż rama okienna i blisko okna, bo jeżeli my ustawimy roślinę pół metra od okna, no to pomimo tego, że ona będzie wysoko, i tak ona będzie miała bardzo ograniczony dostęp światła. Jeżeli tego światła zapewnicie odpowiednią ilość, odpowiednią temperaturę i odpowiednie nawodnienie, nie będziecie mieli problemu żadnego z wyciągniętymi siewkami. My używamy standardowej ziemi do siewu i pikowania. Nie jest to jakaś ziemia z górnej półki. Jest to zwykła po prostu ziemia, która się nadaje i jest przeznaczona do tego, aby pikować i sadzić. Dla nasionek rozrabiamy tą ziemię, rozrabiamy z perlitem, natomiast jeżeli chodzi o późniejsze pikowanie, wsadzamy już te rośliny właśnie do czystej ziemi, tak jak dzisiaj naszą ostrą paprykę. W ogóle bardzo lubimy ostrą paprykę, zawsze staramy się znaleźć coś nowego do ogrodu, żeby co roku jakieś nowe papryki się w nim znalazły. Tak samo pomidory, które są ewidentnie naszym ulubionym warzywem ogrodowym. Ostatnio tak czytaliśmy na temat papryk, robiliśmy sobie taką tabelkę, w której rozpisaliśmy gatunki, które mamy i według skali Scottville'a mamy nawet paprykę, która ma 500 tysięcy w skali ostrości, także jest bardzo ostra. Mamy jej dwie sadzonki, ponieważ to jest taka papryka, gdzie już faktycznie nie będziemy jej używać takich ilości jak chili
czy zwykłej rokity, czyli tych papryk raczej łagodniejszych, jeśli chodzi o ostrość. Kolejną papryką, którą możemy sobie przepikować, jest zwykłe chili, czyli chyba najbardziej popularna papryka, która znajduje się w naszych ogrodach, jeżeli chodzi o ostre papryki. Po pikowaniu, tak jak mówiłam, swoje sadzoneczki wkładam do pojemnika z wodą. Kiedy się napiją, przekładam je na tackę i wynosimy je koniecznie do miejsca, które nie jest bardzo słoneczne. Jeżeli taką siewkę po pikowaniu wynieślibyśmy w miejsce bardzo słoneczne, wówczas roślina mogłaby ulec poparzeniu. Ona i tak jest osłabiona tym, że my ją przesadzaliśmy, więc nie ma sensu dodatkowo stwarzać jej warunków, które spowodują, że ona będzie jeszcze słabsza. Odstawiamy tą roślinę u nas na widny stół, na ekspozycji południowo-zachodniej i tam zostawiamy na 2-3 dni. Podlewamy zwykłą wodą, nie dajemy na razie żadnych nawozów do tych roślin, ponieważ w zupełności na razie wystarczą nawozy, które są w ziemi. Niech ta roślinka na spokojnie się przyjmie, niech odnajdzie się w nowym miejscu, niech zaabsorbuje się do środowiska, w którym się znalazła, a później dopiero możemy zacząć ją nawozić. Wszystkie nasze sieweczki, pamiętajcie, pikujemy po liścienie. Niektóre papryki mają zdolność wytwarzania korzeni przybyszowych, niestety niektóre nie. Także my zwracamy dużą uwagę na to, żeby po prostu nasze siewki się nie wyciągały. Nie mamy takiej wiedzy, które takie korzenie wytwarzają, które nie. A wolimy mieć wszystkie siewki na jednym poziomie, a nie po prostu wyciągnięte i później usilna próba ratowania, co zrobić, bo moja rozsada wygląda tak, a nie inaczej. Na razie, tak jak mówiłam, nie stosujemy żadnych nawozów. Później będziemy podlewać wodą z biohumusem, żeby nasze siewki stały się mocniejsze, żeby zaczęły wytwarzać zdrowsze korzenie, chociaż wydaje mi się, że jak na tak młode siewki nasze naprawdę mają bardzo ładny korzeń. Żeby one oczywiście były bardziej soczysto-zielone, zrobiły się bardziej krępe, bardziej odporne. W okolicach połowy kwietnia będziemy zaczynali, jeżeli oczywiście pogoda pozwoli, hartować nasze sadzonki, czyli starać się pierwsze uchylać delikatnie okno, zmniejszyć albo temperaturę w pomieszczeniu, albo przenieść na przykład w miejsce, w którym jest niższa temperatura. U nas akurat ten drugi sposób, będziemy wynosili do widnego miejsca, w którym temperatura jest niższa, ale dostęp światła jest bardzo dobry, także później będziemy starać się wynosić na zewnątrz, pierwsze do tunelu, później całkowicie na zewnątrz, oczywiście starać się unikać nagłych podmuchów wiatru, ponieważ te sieweczki, one będą bardzo delikatne, wychodzą z takich mega luksusowych warunków w domu do warunków typowo zewnętrznych. Ważnym etapem hartowania jest również ograniczenie podlewania. Ostatnio wyczytałam na jednym z forów, że jeżeli podlewamy mniej paprykę ostrą, zwiększamy wówczas jej ostrość. No niestety to nie jest prawda. Papryka ostra jest po prostu ostra. Ona, żeby zawiązywać owoce, potrzebuje wody. Aby prawidłowo się rozwijać, potrzebuje wody. Jeżeli my jej będziemy ograniczać podlewanie albo ją przesuszać, to raczej nie będzie miało wpływu na jej ostrość, a jedynie spowoduje osłabienie tej sadzonki i dodatkowo będzie skutkowało tym, że możemy tą sadzonkę stracić. Także nie ma wpływu podlewanie na ostrość naszych papryk. Ja już mam przepikowane chili. Miejsce w mojej paletce z wodą się skończyło, więc muszę sobie przygotować kolejną. Zostało mi jeszcze troszkę pikowania, także troszkę czasu mi zejdzie. Cieszę się, że wytrwaliście do końca. Jeśli wytrwaliście, zapraszam Was do subskrybowania i polubienia naszego kanału na YouTubie. I zapraszam Was do kolejnego filmiku.